Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mówi instruktor kitesurfingu. Witamy w kolejnym odcinku z kategorii sportów wodnych, sportów pływających. Dzisiaj zaprezentuję Państwu, w jak sposób prosty i bezproblemowy nauczyć się ślizgać na desce kitesurfingowej. Do tego będziemy potrzebować deskę kitesurfingową o wyporności najlepiej taką dużą, około 140 litrów, w wysokości około 2,50. Oczywiście kajta. Kajta na początek, żeby miał tak około 8 do 10 metrów. I będziemy się wpinać w trapez. Może być trapez windsurfingowy, wiadomo. Windsurfery też są w porządku. Aczkolwiek nie są tak bardzo fajni jak kitesurfingowcy. Jeszcze jedna rzecz będzie nam potrzebna, proszę Państwa. Zapomniałem, to jest najważniejsze. Oczywiście będziemy potrzebować co? Spodenki na pianeczkę, żeby ubrać. To jest jakby podstawowa rzecz. One mają podwójne działanie, podwójna korzyść. Jednej korzyści oczywiście nie muszę mówić. Wyglądamy bardziej seksownie, czujemy się bardziej na wakacjach, jest cieplej. A dwa, jakbyśmy wpadli do wody, one mają jednak jakiś większy opór i jakby nasz ten kajt mocno porwał do przodu, to zawsze te spodenki trochę nam oporu znajdą i szybciej się zatrzymamy. Zaczynając naukę kitesurfingu, oczywiście myślę, że nie trzeba o tym powtarzać, aczkolwiek wydaje mi się, że Państwo mogą tego nie wiedzieć, bo to jest początek okresu nauki. Należy zacząć od latawca. Latawiec puszczamy w ten oto sposób, aby zawietrzna była za plecami. Poproszę swojego asystenta, aby pomógł mi wystartować latawiec. Puszczamy latawiec bardzo, bardzo precyzyjnie. Tak, tu też trochę są jeszcze. Tu się zamarzam, tak. I utrzymujemy go w takiej pozycji latającej. Otóż się troszeczkę, widzicie w kadrze. Dokładnie. W tym momencie nauka latawca jest bardzo prosta. Jeżeli chcemy skręcić w prawo, dajemy w prawo, skręcamy do zenitu i skręcamy w lewo. Ok? Dokładnie. Trzeba uważać, ponieważ kajt może porwać, mogą się różne rzeczy zdarzyć. Dobrze, wylądujemy teraz kajta, bardzo powoli wylądujemy go, wylądujemy. Tak. Ok. No i teraz bardzo ważna rzecz jest taka, żeby tego kajta razem z trapezem połączyć. Ubieramy sobie trapez. Oczywiście to jest taki przyspieszony kurs, więc pominiemy tak zwane body dragi, bo tutaj by było bardziej na piachu, dlatego my chcemy od razu wystartować. Ok. Wpinamy się w trapez. Jest na kurce, więc to się bardziej nie mieści, nie że przed tyłem specjalnie. Mam w pasie około 80, myślę, nie jest najgorzej. Startujemy latawiec. Trochę sobie linki skrócę. Linki są zazwyczaj 4, mamy tylko 2, ponieważ to jest do nauki kite, tak. I drugi. Ok, naciągniemy tak, lecimy do góry, troszkę lecimy, do góry lecimy. Kiedy mamy już naprężone linki, tak. Możemy się tutaj wpiąć. I jakby to jest ten pierwszy etap, już czuję, jak mnie tutaj rusza mocno. Ciągniemy ten wiatr, to jest bardzo dobre już tutaj położenie. Tak, drugiego też zaprączymy. O, i walczymy teraz z wiatrem, walczymy. I w tym momencie możemy sobie spokojnie na trapeziku tym kajtem sterować. No i teraz wiadomo, największe nasze klucz naszego spotkania, czyli będziemy wchodzić na deskę razem z kajtem, żeby go tutaj wystartować. Deskę bierzemy lewą ręką, wiatr wieje nam na zawietrzną. Należy deskę sobie położyć, bo są dwie techniki. Zrobimy technikę bardziej taką skimboardową. Czyli wiatr mnie zaczyna brać, ja wskakuję na deskę i tutaj staram się już płynąć, tak, na kierunkowej. Zaprezentuję jeszcze raz. Deska najpierw w lewą rękę, później przekładam w prawą. Wypiąłem się. Deskę muszę wyrzucić, a sekundować szybko łapać. I tak jakbym łapał, to tu wody grać, by pewnie
Tak, upłynął. W wodzie bym był. I znowu do tego kajta się przyczepić. Tak. I teraz robię coś takiego, że jak chcę pasować do deski, to wyciągam lewą rękę na wodzie i w tym momencie się do deski zbliżam. Tak jakbym płynął. No płynąłbym na pewno prędzej czy później, ale jeszcze raz zaprezentujemy. Tutaj, żeby była deska. Tak. Ja jestem tutaj po... Mam mało doświadczenia, dlatego muszę poprątał ten kajt. No zaraz zaczniemy. Czyli jeszcze raz. Wspinamy się w... Wspinamy się tutaj. Tak jest? Tak. Teraz jak zaciągnie się. Zaciągnij. Mocno, mocno. I w tym momencie robimy coś takiego, że... Z lewej ręki na prawą rękę. I kaj nas ciągnie, robimy. I wskakujemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten prosty instruktor pozwoli Wam bezpiecznie skosztować tego bardzo przyjemnego sportu. Do zobaczenia za rok.